to ja chciałbym do połowy 2019 roku wejść do CoinMarketCap w pierwszej dziesiątce się znaleźć. Traktowane jako porada inwestycyjna. To są tylko i wyłącznie moje subiektywne przemyślenia na temat tego projektu, zresztą bardziej od strony technologicznej, aniżeli inwestycyjnej, więc róbcie swój rekonesans. Też miejcie na uwadze, że wszelkie inwestycje w kryptowaluty czy w technologii około blockchain to są bardzo ryzykowne inwestycje. 90% tych projektów albo i więcej upadnie, albo już upadło, więc nawet te najbardziej wartościowe projekty mogą nie przetrwać. Natomiast warto się interesować tym, co się dzieje w obszarze blockchain, w obszarze kryptowalut. Aion Network moim zdaniem jest wartościowym projektem, dlatego go tutaj pokazuję i analizuję. Sam się nim interesuję. Zapraszam. Kolejnym obszarem, który już w ramach sieci Kilimandżaro będzie już za momencik dostępny, to są mosty. Natomiast tutaj mamy ten most jednokierunkowy z sieci Ethereum do sieci Aion. Ten most między innymi posłuży do tego token swapu, o którym wspomniałem w poprzednim filmie. W fazie Everest nastąpi taki już myślę, że najważniejszy ten deliverable projektu Aion. No i tam powstanie właśnie generyczny bridge, czyli tam powstanie taki most, który każdy będzie mógł sobie zaimplementować do połączenia własnej sieci, do przyłączenia tej sieci do innych blockchainów, będzie mógł sobie skustomizować, uruchomić nawet kilka takich mostów, no i czerpać konkretne jakby zyski ekonomiczne też z posiadania takiego mostu. Kolejnym komponentem już dostępnym w ramach tego, co Aion wypuścił w module Kilimandżaro, no to jest jakby całe API, środowisko biblioteki, które umożliwiają tworzenie swoich zdecentralizowanych aplikacji bazujących na Fast Virtual Machine. Jest to API, które jakby daje deweloperom możliwość łatwego tworzenia tych aplikacji. Tutaj jeden z partnerów Aiona, Morten Brock, wypuścił właśnie całe takie środowisko, możecie znaleźć w sieci jako Titansuit, które też dalej będzie rozwijane i konkretne biblioteki moduły znajdziecie w ramach tego środowiska. Więc jeżeli już dzisiaj chcielibyście zacząć tworzyć swoje decentralizowane aplikacje bazujące na Aion, można to robić. Można w sposób łatwy, też na sieci jest informacja, jak to zrobić, przemigrować nawet swoje aplikacje z Ethereum na Aiona. Więc zachęcam do tego. No więc ta roadmapa Aiona jest bardzo, bardzo ambitna. Tak jak zobaczycie, no są to tak naprawdę zestaw takich komponentów, które umożliwią, że w zasadzie prawie że dowolny blockchain, publiczny, prywatny, dowolną bazę danych, dowolne zewnętrzne źródła danych wyrocznie będzie można przyłączyć do tej sieci. One będą mogły ze sobą się komunikować. Na bazie tego będziemy mieć Aion Virtual Machine, które będzie umożliwiało budowanie zdecentralizowanych aplikacji wydajnych, gdyż bazujących na rozległym procesowaniu transakcji. Te zdecentralizowane aplikacje będą mogły czerpać logikę ze wszystkich blockchainów, które są przyłączone do Aiona. Będą mogły jakby tworzyć funkcje, które będą się zabiały o logiki aplikacji, nie wiem, z Ethereum, czy też z NIO, z Cardano, z IBM Hyperledger i z multum innych blockchainów, które mam nadzieję będą partycypowały w tej sieci. No, więc plan jest bardzo ambitny. I gro tego zaraz będzie dostępne
w wersji Denali, czyli grę funkcjonalności zaraz będzie dostępne w wersji Denali. W wersji Everest oczywiście też dojdą dwie ważne rzeczy. Jedna to jest ten hybrydowy mechanizm konsensusu. No i dojdzie ten uniwersalny most, który inne blockchainy będą mogły wykorzystać do przyłączenia się do ekosystemu Aeona. No i na zakończenie chciałem jakby zakończyć takimi celami, które Aeon sobie sam stawia. To podsumowanie w postaci tych kilku celi widziałem w maju tego roku, więc zakładam, że jest to cel na rok. No to Aeon chciałby do połowy 2019 roku wejść do CoinMarketCap w pierwszej dziesiątce się znaleźć, czyli no bardzo, w bardzo zacnym towarzystwie chciałby być Bitcoina, Ethereum, EOSa, kogo tam jeszcze mamy, IOTA, Ripple, więc plan jest bardzo odważny. Drugim celem chciałbym być jedną z 10 najbardziej kopanych sieci, więc znowu dołączyć do Monero, Bitcoina, Ethereum itd., itd. Trzeci cel chciałbym być w piątce blockchainów czy platform wykorzystywanych do tworzenia zdecentralizowanych aplikacji, w piątce najpopularniejszych platform do zdecentralizowanych aplikacji. Czwarty cel, chciałby Aeon mieć 50 partnerów, z którymi będzie budował rozwiązania bazujące na ich sieci. I piąty cel, chciałby rozwinąć swój zespół do 100 osób w 6 krajach. Znowu, czy to się uda? No moim zdaniem to są plany bardzo ambitne, to znaczy wydaje mi się, że jeżeli Aeon to, co ma na swojej roadmapie, będzie dalej dostarczał na czas, w jakości, tak jak to robi dotychczas, jak również jeżeli, i to myślę, że jest nawet jeszcze ważniejsza część, jeżeli uda mu się pozyskiwać zarówno uwagę community, partnerów, klientów, czyli żeby jakby górników, żeby jakby wszystkie strony zaczęły korzystać z tej sieci, czyli żeby na sieci zaczęli budować klienci, żeby deweloperzy open source'owo zaczęli się tą siecią interesować, tak jak choćby się interesują Ethereum, by górnicy przyłączyli się do sieci, pomogli ją zabezpieczać, zarabiali sobie swoje pieniądze, a jednocześnie no, sprawiali, że ta sieć jest jakby ogólnie dostępna i bezpieczna. No i by partnerzy przyłączali się też do tego ekosystemu, by te blockchainy różne między sobą mogły się komunikować. Jeżeli to się uda zrobić, Aeon zacznie budować jakby swój network effect, natomiast Aeona będzie prawdopodobnie coraz głośniej, to przyciągnie i inwestorów, i kolejnych projektów, to się może udać. Natomiast takich projektów jest kilka, a może i nawet kilkanaście. No a więc wyścig trwa. Aeon zresztą nie do końca pozycjonuje to jako wyścig. Oni twierdzą, że jest tutaj miejsce dla kilku graczy i współpracy między tymi graczami. Tworzą alianse, tworzą partnerstwa i myślę, że to bardzo fajnie. Natomiast w moim mniemaniu jest to swoistego rodzaju wyścig, trochę może z czasem. Zapraszam do śledzenia tego, co się dalej dzieje z siecią Aeon Network. Zapraszam również do subskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze go nie subskrybujecie. Jeżeli ten film Wam się podobał, łapka w górę. Jeżeli się nie podobał, łapka w dół. A przede wszystkim komentarze Wasze pod tym filmem na temat tego, co chcielibyście zobaczyć jeszcze na temat Aeona, na temat Waszych przemyśleń co do komunikacji różnych blockchainów. No i wszelkie komentarze, zarówno krytyczne, jak i te mniej krytyczne, bardzo mile widziane. Dzięki i do usłyszenia.